Gdzie ping-pong, koledzy? Miał być czwarty dobry Czekamy, czekamy, jak go nie ma i nie ma. A my tu czekamy, czekamy. Poszedł na tego grilla. A jednak poszedł. To gamoń. Jakiego grilla? Biznesowego, ze swoimi ziomkami. Leczy na nawiązanie jakiejś współpracy. Tłumaczyliśmy mu, żeby uważał, że to się może źle skończyć. No, oni tacy trochę bezwzględni są. Nawet dla swoich. Głośno ryczą, że u nich nowocześnie i bogato. Ale to największym, skoryta się przelewa. A u reszty suchutko. Zamiast boczku, żeberka widać. Kuledzy, ale skoro on stamtąd pochodzi, to może wie, jak jest lepiej niż my. Albo nasiąg ich nią propagandą bardziej niż my. Trzeba uważać. Aj, aj! Ping-pong. <laughs> ping ting ping by to trafią. To krew? Biliście się? Też. Opowiadaj, co ci się stało? Prawie mnie zażarli. Jak to? Po to mnie tam zaprosili. Mieliście rację, że oni tak z dobroci to do nikogo ręki nie wyciągają. To na policję dzwoni! Nie mogę, bo to wciskam na legalu, ja się zgodziłem! Zgodziłeś się, żeby cię zjedli? Jak to? No i wiesz, jak oni do mnie zadzwonili, pytali, czy ja będę na grylu. To powiedziałem, że będę, a jak tu jechałem, to oni mi że się zgodziły być grylowany i że umowa ustna jest tak samo ważna jak pisemna. Już mnie w marynatę wcadzili już mnie na grillu posadzili, O, Jak mi się boczek przysmażył, dopiero jakim zapisałem nasz chlewik i co tą dostawę do koryta, zgodzili się odstopić od umowy. Ojej, to my nie mamy teraz gdzie mieszkać. Ani co jeść! O. O. Ojej, ojej, ojej. Ale cóż, ratowałeś swój tyłek. Jak na świnie przystało. Tak, zachowała się jak trzeba. A koryto? Zawsze się jakieś znajdzie. We czwórkę się gdzieś dopchamy. Dziękuję wam, kochani. Prawdziwi z was przyjaciele. Pozwólcie, że z tej wdzięczności podaruję wam miłe upominki. Przecież to jest zaproszenie na grilla. Nigdzie nie pójdziemy. Przepraszam, przepraszam was. To oni mi kazali rozdać. Wybaczcie. Ale na szczęście nie musicie iść! Kochani, ale to może chociaż taki telefon przyjmiecie. w ramach dziedzinności. O, jaki nowoczesny. Jaka to marka? Młody, ty się znasz na literach. Przeczytaj. U, hu, hu, chłop, chłop, hu, chłop. Nieważne, jaka marka. Ważne, że nowoczesna technologia. A co, jeśli to jest ta ich technologia? Najważniejsze, że to nowoczesna technologia. My to nigdy takie nie wyprodukujemy. A przecież musimy się rozwijać, iść naprzód, nawiązywać współpracę gospodarczą. A technologie? Zagrożenia? Gdzie oni nam zagrażają? Przecież nie mają żadnych roszczeń wobec nas. <noise>